wound up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas time, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim prezentownikiem. Jeżeli jeszcze nie macie prezentów dla kogoś z bliskiego lub własnych dzieci, to myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby właśnie zabrać się za ich kupowanie. Także pokażę Wam kilka rzeczy, które u nas się super sprawdzają. I to nie jest stricte prezent na święta. Możecie spokojnie go wykorzystać w jakimś innym czasie w roku, na urodziny. Juanito ma w tym momencie 7 lat. Ale myślę, że tutaj będą też prezenty dla dużo młodszych dzieci. Także zapraszamy. Pierwszą rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, to są maskotki. I ja wiem, że często nie lubimy maskotek, tak? Bo maskotki to są wylęgarnia zarazków, zbierają się na nich kurz. Ale uwierzcie mi, że jest coś takiego jak pralka. I ja od jakiegoś czasu do czasu po prostu piorę wszystkie maskotki razem i nie mamy problemów, jeśli chodzi o kurz właśnie, który się zbiera na nich. A słuchajcie, Juanito pomimo tego, że ma 7 lat, to uwielbia maskotki. I w zasadzie, wiecie, on się nimi bawi, czyli on maskotki traktuje jako takie... powiedzmy, figurki do zabawy. Tutaj akurat mamy jedny z ulubieńców i są to po prostu, nawet nie wiem, Toes i ktoś, Knuckles? Nie wiem, ale jak na pewno jesteście fanami Sonika, to właśnie w tym momencie sobie myślicie, boże, babo, nie wiesz, jak one się nazywają. Ale tak, mamy oczywiście też Sonika, ale przyniosłam po prostu tutaj pokazać Wam kilka przykładowych. Tutaj mamy Mario i Mario w tym kostiumie tego... Liska? Nie wiem, też od lat z nami, ale słuchajcie, też w sklepach znajdziecie takie właśnie w zasadzie figurko maskotki. One są dość zbite, więc wiecie, może tam super przyjemnie jakoś z nimi spać nie będzie, ale mi się wydaje, że jeżeli taka maskotka wyląduje w łóżku, to na pewno nikomu się krzywda nie stanie i nikomu nie będzie niewygodnie. A to naprawdę bardzo fajne, zobaczcie, jest taka ala figurka do zabawy. Skoro jesteśmy tutaj już przy figurkach, to różnorodne figurki, tudzież Lego. U nas, ja wiem, że we wszystkich domach Lego to jest cudowny hit i tak dalej. I we wszystkich chyba domach oprócz naszego. Słuchajcie, jedyne Lego, jakie u nas się sprawdza, to jest Lego Mario. I tak naprawdę jest non-stop kontynuowana zabawa i chyba nie będziemy kupować już więcej Lego, bo mamy naprawdę sporo. A zauważyliśmy, że Juanito średnio się nim bawi. Więc postanowiliśmy kupić większość zestawów z Mario i wiem, że to będzie na pewno trafiony prezent. Ale chciałabym tutaj Wam pokazać, bo ten pierwszy zestaw, pamiętajcie, że kupując jakby komuś to Lego Mario, musicie się zapytać po prostu danej osoby, czy mają już tą pierwszą podstawową, już tą podstawę, tą Lego, bo słuchajcie, właśnie w tej podstawie jest taka figurka. I ja wiem, że on wygląda takiego, wiecie, no takiego biedaczka, ale naprawdę to jest bardzo fajna zabawka. Zobaczcie, to jest taka interaktywna i on ma, słuchajcie, tutaj pod spodem taki czytnik, więc jak on biega sobie, wiecie, po tych, nie wiem, jak one się nazywają, wiecie, te, co trzeba było tak zbijać, bo grałam, uwaga, też w Mario, to on wydaje... właśnie super dźwięki, ruszają mu się oczy, jak go położymy, to on zasypia, mówi, że jest zmęczony i ma też czytnik kolorów. Chciałabym Wam tutaj pokazać, ale zobaczcie.
Tutaj jak przyłożymy żółty, to się pojawia lawa. I jak przyłożymy, nie wiem, niebieski, zobaczcie, to się pojawia, o, woda. Do tego Mario można dokupować takie spodenki i czapeczki. I akurat tutaj właśnie jest ten komplet, który dostał Juanito na Mikołajki. I on, słuchajcie, zmienia się w tym momencie w tego Mario budowniczego. I wydaje różne dźwięki. Tak naprawdę bardzo fajna zabawka i Juanito się nim bawi po prostu też bez tego całego zestawu. Często go bierze do auta. Naprawdę mega mogę polecić. I jak już jesteśmy przy Mario, to może tutaj zostaniemy. Są to, słuchajcie, gry na różne konsole. Podejrzewam, że większość dzieci ma już taką konsolę, a jeżeli nie, to myślę, że to też jest fajny prezent. To jest bardzo duży wydatek, zdaję sobie tego sprawę, ale możecie na przykład złożyć całą rodziną. Załóżmy, że macie ustalony budżet, 100 zł przeznaczone czy 200. Możecie poprosić dziadków również, żeby się dołożyli i tak naprawdę możecie zebrać całą rodziną konsolę. Jakie Wam polecam? My naprawdę jesteśmy posiadaczami chyba wszystkich konsoli, jakie istnieją, bo mamy Xboxa, PlayStation, Wii U, Nintendo, Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite, także jest tego sporo, ale to jest naprawdę w użyciu. I tutaj mam akurat do pokazania Wam dwie konsole, to jest Nintendo Switch i Nintendo Switch Lite. Od razu Wam mogę powiedzieć, że jeżeli nie posiadacie, nie jesteście posiadami Nintendo Switch, to moim zdaniem to jest lepsza opcja niż ta, ponieważ to jest tylko taka konsola, którą możecie zabrać je ze sobą. Także pamiętajcie o tym, że to możecie podłączyć do telewizora i grając na telewizorze, te pady się odczepia, więc nawet wszystko możecie sobie grać w tenisa i tak dalej, dokupować bardzo fajne rzeczy, kierownice. No i później na przykład właśnie na inne okazje można dokupywać jakieś gadżety bądź gry właśnie na te konsole. Kolejnym hitem u nas są pistolety. I powiem Wam szczerze, że ostatnio Juanito dostał jeden pistolet, który nie był firmy Nerf i ja nie jestem na przykład zadowolona. I już teraz wiem, że na pewno nie będę kupować innych firm, tylko będziemy właśnie korzystać z tej firmy Nerf. Słuchajcie, tu mam akurat dwa całkiem przypadkowe, chciałam pierwsze lepsze. U nas jest naprawdę mega szuflada tych pistoletów, ale faktycznie one są w użyciu. I jak tutaj przychodzą do jego koledzy, to jest niezła wojna, słuchajcie. Bawi się nawet nimi Zoe. Z tym, że Zoe nie dajemy tych wkładów. Poza tym powiem Wam szczerze, że to tak dość ciężko chodzi. Tutaj trzeba naciągnąć i wiecie, żeby strzelić. Strzeliłam. Tutaj mamy zupełnie całkiem inny pistolet. Już dla większych chłopaków. Słuchajcie, ładuje się go w taki sposób. I po prostu, uwaga, uwaga. Poleciała. Są to kulki. Specjalnie przyniosłam Wam jedną, żeby pokazać. Ten pistolet jest na takie mięciutkie, naprawdę bardzo miękkie kuleczki. Także dostałam kilka razy i nic mi się nie stało. Oczywiście nie mówię, żebyście celowali tutaj po oczach, ale naprawdę myślę, że właśnie od 5 lat to są naprawdę bardzo fajne i posłużą, słuchajcie, na długo. A przy okazji wasi mężowie, tudzież a chłopacy będą mieli również wielki fan. I na przykład takim drobiazgiem, który chcecie, możecie kupić właśnie naboje. I powiem Wam szczerze, że my mamy naboje różne, bo mamy oryginalne z Nerfa. Teraz Juanito dostał akurat w kalendarzu te, nie wiem, to jest właśnie ten Foam Blaster, to jest właśnie ta firma, co ja kupiłam mu ten karabin i do niego dokupiłam naboje. Jeśli chodzi o jakość tych naboi, to myślę, że niczym się nie różnią od tego Nerfa, więc spokojnie można je kupować. Do tego Nerfa naprawdę macie mnóstwo różnych dodatków. Są piękne kamizelki, do której można ładować tą broń. Naprawdę jakieś tarcze, do których celujemy. I to jest też zabawa, słuchajcie, która czegoś uczy, tak? Czyli ja wiem, że może pistolety nie brzmią za dobrze, ale to jest trafność. Słuchajcie, do celu możemy ustalać sobie, na przykład my z Juanito na tutaj na szafce, jak miał, stawialiśmy takie
drewniane kaczuszki, które wszędzie znajdziecie na necie i do tych kaczuszek sobie strzelaliśmy. Naprawdę można super stworzyć zawody z tymi pistoletami, także mega polecam. A jeszcze już tak będąc tutaj przy tych pistoletach, słuchajcie, to chciałam wam pokazać taką grę, która również ostatnio była w Biedronce. I jest to gra właśnie trafianie do celu marki Nerf. Macie dwa takie małe pistolety, strzałki i każdy ma ustalony jakiś tam kolor i musi do tego koloru celować. Także naprawdę super gra. I te malutkie pistoleciki, one są tak zgrabne i delikatne, że nawet Zoe daje radę. Więc naprawdę myślę, że tak 4-latek spokojnie sobie z tym poradzi. Kolejną rzeczą, której u nas nie może zabraknąć, są to wszelakiego rodzaju przebrania. I może to brzmi dziwnie, ale my pozwalamy się naszym dzieciom przebierać na co dzień. Czyli jeżeli Zoe ma być ochotę Elzą, to przebiera się Elzę. Joanie to, jak często widzicie na vlogach, lata w różnych kostiumach. Niestety ze wszystkich kostiumów wyrósł, więc lecą nowe do niego. Ale tutaj przyniosłam wam oprócz kostiumów, co też bardzo fajnie na co dzień się sprawdza, więc wiecie, można spokojnie iść w tym na dwór. Są bluzy. My na przykład tutaj mamy bluzę właśnie tego super bohatera, Sonika. Naprawdę super, bo to jest zwykła, wiecie, bluza, która na kapturze ma głowę Sonika, więc tak naprawdę możecie, wiecie, założyć sobie normalnie bluzę i założyć tą głowę, jesteście jak Sonic, tak naprawdę bardzo super. I powiem wam szczerze, my tą bluzę zamówiliśmy na Allegro i na pewno kupimy większy rozmiar. Ona była prana u nas 1000 razy, nic się z tym nie dzieje. Niestety jest dość kosztowna, ale myślę, że już mamy ją rok i naprawdę w rok ją znosił bardzo dużo. Ja bardzo dużo ją prałam i zobaczcie, ona jest jak nowa. Także naprawdę super. Jeśli chodzi o przebrania, no to również myślę, że tutaj trzeba dodać o różne właściwie akcesoria. I tutaj mamy na przykład taki z Fortnite. On nawet nie gra w tą grę, ale ja nie wiem, o co chodzi, ale wszystkie dzieci znają tą grę. On ma tutaj, jak widzicie, ten pistolet. Ten pistolet, co ja wam pokazałam, też jest z Fortnite. I ona w zasadzie, on w to nie gra, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi na dzielni. Także na pewno kolor w ogóle, Mistrzostwo Świata, ale ponoć ta postać miała taki kolor. On ma też kilka figurek z tego i faktycznie się tym bawi. Jeżeli już jesteśmy właśnie przy tych przebraniach, to myślę, że kolejną rzeczą, którą wam chcę pokazać, to są również maski. I może to wygląda przerażająco, ale ta maska jest superowa. My ją dorwaliśmy, słuchajcie, w Biedronce i ona wydaje różne dźwięki, czyli ją założycie, wkładacie baterię. Można, słuchajcie, żeby... O, widzicie? Tutaj. Także naprawdę bardzo, bardzo fajna i można później też kompletować jakieś inne gadżety do nich. Z takich mniejszych rzeczy chciałabym pokazać jajka, niespodzianki. Jeżeli mogę to tak nazwać. Słuchajcie, tu mamy takie jajko, które jest właśnie Ryan's World. Na pewno wszystkie wasze dzieci znają Ryana i Ryan jest amerykańskim testerem zabawek i on te wszystkie zabawki, słuchajcie, na tych filmach otwiera. Więc w pewnym momencie wypuścił markę swoją zabawek i mamy też właśnie figurki i tak dalej. I takie zabawki często znajdziecie w TK Maxie, także jeżeli macie takiego małego fana, polecam tam zaglądać. W zasadzie nie wiemy, jaka figurka jest w środku, więc to jest też taka fajna niespodzianka, że nie wiemy, co dostaniemy. Kolejną rzeczą są gry planszowe. I ja tutaj wam nie polecę jakiejś konkretnej gry, przyniosłam wam pokazać jedną grę, która też czeka na prezent. Jest tutaj operacja, ale taka inna. My już tą taką zwykłą operację mamy, a tu jest operacja, słuchajcie, na zwierzaku. Dostajecie magnesik i musicie magnesem omijać jakby wszystkie, to jest chyba jelito, wyciągać wszystko z pieska i kto, wiadomo, dotknie boków, to przegrywa. Także, ale jak mówię, ja konkretnych wam gier nie polecę, mamy ich mnóstwo, jesteśmy teraz w przeprowadzce, także na pewno nie dajcie znać mi w ogóle w komentarzu, czy chcielibyście nagrała taki film o grach planszowych, bo mamy zarówno my,
dorośli, jak i nasze dzieci mnóstwo gier i my uwielbiamy spędzać czas nawet ze znajomymi, słuchajcie, przy winku to jest naprawdę super czas, bez telefonów, bez komputerów, także mega polecam. Mam nadzieję, że Wam taki filmik się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co u Was się sprawdza właśnie u chłopców. Może ja też coś podpatrzę i jeszcze dokupię przed świętami, także dziękuję ślicznie, że tutaj jesteście. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał i do zobaczenia jutro. Pa, pa!